10 najwyższych wyników wyborczych w Polsce. Bierzemy pod uwagę tylko wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce za czasów III Rzeczypospolitej, czyli od 1989 do 2015 roku, gdyż film jest realizowany jeszcze przed wyborami w 2019 roku. Zobaczymy, kto uzyskał najlepsze wyniki wyborcze w historii III Rzeczypospolitej. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku. Jest to polska partia polityczna wywodząca się z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej istniejąca w latach 1990-1999. Od 1991 roku wchodząca w skład koalicji sojusz Lewicy Demokratycznej przekształconej w 1999 roku w jednolitą partię o tej samej nazwie. I w samym 1997 roku wygrała koalicja sojusz Lewicy Demokratycznej, jednakże była to wtedy koalicja, a nie partia, tak jak dziś w okresie 93-97 Socjaldemokracja z Rzeczypospolitej Polskiej współtworzyła koalicję rządową z Polskim Stronnictwem Ludowym. Przewodniczącym Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej byli kolejno Aleksander Kwaśniewski, Józef Oleksy i Leszek Miller. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała w wyborach w 1997 roku 3 551 224 głosy, co stanowi 27% wszystkich głosów, i uzyskali drugie miejsce w Sejmie pod kątem liczby mandatów, czyli 35,65% miejsc w Sejmie zajęli. Prawo i Sprawiedliwość w 2005 roku. Polska Partia Polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001 roku przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, zarejestrowana sądownie w 2001 roku. Powstała na fali popularności uzyskanej przez Lecha Kaczyńskiego podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie akcji wyborczej Solidarność. Ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu społecznego i narodowego, solidaryzmu, interwencjonizmu oraz chrześcijańskiej demokracji. Partia określana jest przez komentatorów politycznych oraz niektóre media jako ugrupowanie populistyczne i eurosceptyczne. W wyborach 2015 roku PiS otrzymał 3 185 714 głosów, czyli blisko 27% wszystkich głosów, co dało im zwycięstwo i zagwarantowało 33,7% miejsc w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość w 2007 roku. Dość zabawna sytuacja, gdyż PiS w 2007 roku zdobył więcej głosów niż w 2005, a mimo to w 2007 zajął miejsce drugie, a w 2005 miejsce pierwsze. W 2007 roku PiS otrzymał 5 183 477 głosów, czyli 32% wszystkich głosów, zadało im 36% miejsc w Sejmie, czyli to jest właśnie ten drugi wynik. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej w 1993 roku. Ponownie ugrupowanie panów o nazwiskach Aleksander Kwaśniewski, Józef Oleks Leszek Miller. Frekwencja w wyborach do Sejmu w 1993 roku wyniosła 52%. 7 lipca 1993 roku, 28 organizacji podpisało umowę koalicyjną. W skład koalicji wchodziły m.in. Ruch Ludzi Pracy oraz Polska Partia Socjalistyczna. Na 613 kandydatów koalicji, 249 było członkami Socjaldemokracji. Rzeczypospolitej Polskiej. Sama kampania miała charakter spokojny i wyważony. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała 20% wszystkich głosów, co dało im 37% miejsc w sejmie. Nie uważacie, że ludzie w Polsce chcą socjalizmu, bo były to tak naprawdę pierwsze wybory po 89 i już wygrali socjaliści zwolennicy komunizmu. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w 1989 roku. Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku były pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w historii Polski po II wojnie światowej. Drugie miejsce należało do Solidarności, która uzyskała 161 posłów w Sejmie, zaś Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zgarnęła 37,5% miejsc w Sejmie, wprowadzając tym samym 173 posłów. Akcja Wyborcza Solidarność w 1997 roku. Koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym powstało 8 czerwca 1996 roku, którego założycielem był Marian Szaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek. No właśnie, akcja wyborcza Solidarność wygrała wybory zdobywając 33,83% głosów i tym samym zajęła aż 43,7% miejsc w Sejmie. Platforma Obywatelska w 2011 roku. PO to Polska Partia Polityczna założona w 2001 roku. W kampanii informacyjnej przed wyborami parlamentarnymi platforma odwoływała się m.in. do rozpoczętych inwestycji infrastrukturalnych. Wyrazem tego było hasło Polska w budowie i towarzyszące mu spoty. Strona internetowa i akcja door-to-door. Falony został też nowy program wyborczy zatytułowany Następny krok. Razem. Innym elementem kampanii wyborczej był także objazd kraju przez premiera w tzw. Tuskobuzie i spotkania szefa rządu z mieszkańcami poszczególnych miejscowości. Wiecie, był to czas, że ludzie nie wiedzieli, czym jest platforma, gadali oni naprawdę fajnie i rozsądnie stworzyli pozory dobrej partii i to wyjaśniałoby, dlaczego wygrali w 2007 roku. A dlaczego wygrali w 2011, to ja nie mam pojęcia. Zagłosowało na nich 5 629 773 osoby, tym samym wprowadzając do Sejmu dokładnie 45% posłów. Platforma Obywatelska w 2007 roku. Zwycięstwo Platforma odniosła również 4 lata wcześniej, zdobywając właściwie bardzo podobny wynik, gdyż wtedy zajęli 45,5% wszystkich miejsc w Sejmie. Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy w 2001 roku. Była to koalicja istniejąca od 17 grudnia 2000 roku do 2005 roku i ponownie w latach 2009-2015. W latach 2001-2004 była koalicją rządową. Koalicja ta wygrała wybory parlamentarne we wrześniu 2001 roku zdobywając 41,4% głosów i 216 mandatów poselskich, co dało im aż 47% miejsc w Sejmie. Stanowili blisko połowę. Był to ten legendarny rząd Leszka Millera, który tak naprawdę do czasów rządów PIS, które trwają dziś, zrobił najwięcej w naszym kraju. Wprowadził nas do Unii, włączył się do wojny na Bliskim Wschodzie. Czy to było dobre, czy nie, tę opinię zostawiam Wam. Po prostu mówię, że to zrobili. Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku. Najlepszy wynik wyborczy w historii III Rzeczypospolitej. Na PIS zagłosowało 5 711 687 osób. Blisko 5,5 miliona osób, a dla porównania na drugą platformę zagłosowało 2 miliony ludzi mniej. Wielka przepaść. Dla PiSu swój głos oddało blisko 38% wyborców, co zagwarantowało im aż 51% miejsc w Sejmie. To najlepszy wynik i pierwszy w historii III Rzeczypospolitej, kiedy jedna partia konstruuje samodzielny rząd. Jak dla mnie, rządy PiSu są na plus. A co wy myślicie? Mi się życie w ich państwie podoba. Są jacyś zwolennicy PO, a może popieracie inne partie? Dajcie znać w komentarzu. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie na przykład odcinek o 10 najgorszych wynikach wyborczych w historii III Rzeczypospolitej, a może o 10 najgorszych wynikach wyborczych, które okazały się najlepsze w danym roku. Ponadto zapraszam Was na kanał Inwigilator gdzie wystartował serial internetowy Inwigilator 2030, który opisuje takie życie w postapokaliptycznej Polsce rządzonej przez różnych dziwnych polityków. Jest to tak naprawdę taka niegroźna satyra na polską politykę Koniecznie również zaglądajcie na kanał Światowa Historia, gdzie staram się tak dwa razy w tygodniu, może i trzy, wrzucić nowy filmik. Poruszałem tam temat m.in. dotyczący Ku Klux Klanu, czy rozmawiałem o polskiej polityce z Jaki temat zresztą poruszałem również na kanale Inwigilator, gdzie Was zapraszam również z innych względów niż animacja. Dajcie znać, o czym chcielibyście. Kolejny odcinek, ponieważ często inspiruję się Waszymi komentarzami i zapowiadam Wam pewną ciekawą animację, która będzie nawiązaniem do teledysku Deutschland Ramsteina. Nie wiem, kiedy ją dodam, kiedy zrobię, ale myślę, że może Was naprawdę nieźle zainteresować. Trzymajcie się, cześć!